Kiedy byłem w szkole podstawowej, zaczytywałem się w niezwykłej lekturze Dywizjon 303 Arkadiego Fiedlera i marzyłem o tym, żeby walczyć, podobnie jak polscy piloci na swoich pięknych samolotach z Niemcami. Ale to były tylko wyobrażenia. Moi koledzy również rozczytywali się w tej książce, chcieli być sławnymi pilotami. Ja sobie myślałem, czy istnieje tylko jeden Dywizjon 303, czy nie ma innych wspaniałych lotników. I tak przypadkiem dokopałem się do niezwykłej postaci, jaką była postać Stanisława Skalskiego, która w pewien sposób uformowała mnie na całe moje życie. Dlatego pasja do lotnictwa, ci wspaniali młodzi chłopcy na swoich żelaznych rumakach, to było coś, czym chciałem się zajmować, rozwijać swoją pasję. Ja interesowałem się historią lotnictwa już od czasów szkolnych. Pewnego razu na jednej z konferencji poznałem prawdziwego pasjonata oddanego historii lotnictwa, pana Tomasza Kajkowskiego, który wtedy tworzył inicjatywę powstania właśnie tego miejsca Muzeum 303. Tak zaczęła się moja przygoda jako wolontariusza, a nasza rola polegała na tym, że wspólnie spotykaliśmy się właśnie z grupą wolontariuszy, przygotowywaliśmy eksponaty, opisywaliśmy, katalogowaliśmy i urządzaliśmy całe muzeum. Muzeum części zewnętrznej, muzeum części wewnętrznej. Nad tym wszystkim pracowaliśmy kilka lat. Moja przygoda z Muzeum 303 rozpoczęła się jeszcze na studiach. W tym miejscu pojawiłam się w ramach praktyk studenckich i spodobało mi się tak bardzo, że już tutaj zostałam. Była to moja pierwsza praca, z którą wiązałam bardzo duże nadzieje. Nie rozczarowałam się. Dzisiaj jestem pasjonatem historii, pasjonatem lotnictwa, no i pasjonatem Dywizjonu 303. Muzeum 303 jest to miejsce upamiętnienia lotników z Dywizjonu 303 oraz innych dywizjonów walczących o Anglię i wolność Europy, ale także żołnierzy. To jest muzeum prywatne, założył je mój tata. Po prostu powstało z miłości do historii, z pasji. Kiedyś był komandosem, to też jak był w powietrzu i skakał ze spadochronem, to czuł się tak jak oni w powietrzu, kiedy walczyli o Anglię i wolność Europy. Rok 1947, 1948, nie ma już Dywizjonu 303. Sprzęt został oddany aliantom, tak jak mówiła umowa. Na wyspach zostały groby, spora ich część została w kanale La Manche. Tam w zasadzie, gdzie śpią do dziś. A ci, którzy wrócili do kraju? Ironia losu. Porucznik pilot Władysław Śliwiński, autor 200. zestrzelenia w Dywizjonie 303, wybiera drogę do kraju. W 1948 zostaje aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, 3 lata później zamordowany w imię zupełnie innych ideałów. Lotnik, skrzydlaty władca świata bez granic. Tak o nim mówiono jako o zawodzie. A patrząc od strony tych, którzy wróciwszy do kraju nie mogli znaleźć pracy, czy to był dobry wybór? Dywizjon 303 wylądował w kraju dopiero w chwili, kiedy w Napoleonie utworzono jego muzeum. Tu jest jego ostatnia baza. Bardzo rozsławił ten Dywizjon 303 Arkady Fiedler. I akurat napisał to o 303, a mógł to zrobić o 302, prawda? Akurat oni mieli to szczęście, że on ich opisał. Potem w czasie wojny ta książka dostała się do Polski, również podnosiła ducha patriotyzmu tych młodych chłopaków, którzy z bronią w ręku walczyli z Niemcami tutaj na naszej ziemi, którzy bronili honoru, którzy nie chcieli się do końca poddać, prawda? Bo wiedzieli, że skoro nasi chłopcy na samolotach dokonują takich wspaniałych wyczynów, to my również będziemy dawali Niemcom w kość. No i dzięki temu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy Polakami i żyjemy.
2 sierpnia roku 1940 w bazie w Northolt zaczyna funkcjonować jednostka lotnicza, która należy do Polish Air Force. Jednostka, która otrzymuje samoloty myśliwskie Hawker Hurricane Mark I. Jednostka, która na tych samolotach ma litery kodowe RF, popularne Rafały. Tak rodzi się historia dywizjonu 303 na Wyspach Brytyjskich. Dywizjonu, który składał się już na samym początku w przenośni z turystów generała Sikorskiego. Z pilotów, którzy bronili Polski w roku 1939 w składzie brygady pościgowej. Mieli za sobą przegraną bitwę nad Francją w roku 1940 i nagle znaleźli się w krainie, która była dla nich całkowicie obca. Fall Weiss, Feldzug in Polen, jak mawiają Niemcy. Rok 1939, klęska na polskim niebie. Rok 1940, Fall Weserybung. Najpierw Dania, potem Norwegia. Fall Gelb, wiosna 1940 roku, Belgia, Holandia, Luksemburg. A kiedy realizacja Fall Rot się rozpoczęła, droga w głąb Francji została otwarta. Za kanałem angielskim znajdowały się Wyspy Brytyjskie. W tej krótkiej wyliczance widać wyraźnie, niemiecki Wehrmacht odnosił sukces za sukcesem. Niemiecka Luftwaffe nie miała sobie równych. I nagle na francuskim niebie po raz pierwszy stanęła oko w oko z pilotami Royal Air Force. Jeszcze przed Dunkierką, jeszcze przed plażami, jeszcze przed ewakuacją brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego, francuskie niebo pokazało, iż sprzęt brytyjski jest naprawdę dorównywalny niemieckiemu, a nawet go przewyższający. Ale przyszły straty. I to nie po stronie niemieckiej, ale po stronie brytyjskiej. Kiedy zatem na przełomie czerwca i lipca 1940 roku definitywnie skończyła się Battle of France i zaczynała się Battle of Britain, chodziło o to, by... I zadajmy sobie pytanie. Co by było, gdyby padły Wyspy Brytyjskie? Co by było, gdyby ten ryczący brytyjski lew siedzący na łapach ukląkł, a zanosiło się na tak kilka razy? Lipiec, sierpień, wrzesień, październik 1940 roku. Battle of Britain. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, jak mówił przekaz propagandowy. Jedna rzesza, jeden naród, jeden wódz. A to byli ich przeciwnicy. To jest pokolenie młodych lotników Luftwaffe, którzy po roku 1939, po wiośnie 1940 roku, upojeni sukcesami na polskim, duńskim, norweskim, holenderskim, belgijskim i francuskim niebie, uznawało, że Wielka Brytania będzie następna. A kto był z kolei ich przeciwnikiem? Polski lotnik tamtego czasu. Świetnie wysportowany, świetnie wyszkolony merytorycznie, jeśli chodzi o sztukę latania. Doskonały strzelec. Karny w szyku, jeżeli szyk funkcjonuje. Jeśli chodzi o walkę indywidualną,
niebezpieczny przeciwnik, wręcz zabójca. Nieprawdopodobnie właściwie zbudowany kręgosłup moralny pokolenia końca II Rzeczpospolitej. Mało tego, jeszcze jeden bardzo istotny element. Pomsta za wrzesień, za klęskę, za swoje domy. Jak mówiła okupacyjna piosenka, ile razy można ponosić klęskę? Do 3 razy sztuka. Polskie niebo i francuskie niebo było tym przegranym. Brytyjskie przyszedł czas odwetu. Mundur dla żołnierza to przede wszystkim honor. Każdy żołnierz jest dumny z tego, że może nosić mundur, może nosić symbole na tym mundurze, symbole narodowe. Mundur dla żołnierza, to, że jest wizytówką, to jest jedno, ale pokazuje, kim żołnierz jest. Są również na nim dystynkcje, które mówią o tym, jaki stopień żołnierz, pilot ma w swojej jednostce. Na sobie mam założony oryginalny mundur pilota Royal Air Force. W takich właśnie mundurach nasi piloci w lotnisku w Northolt w Anglii służyli, walczyli i godnie nosili ten mundur. Ten mundur różnił się tylko jednym od munduru brytyjskiego pilota. Miał naszywkę, tak jak ja mam, Poland. Ten mundur mieli ubierać na Wyspach Brytyjskich w roku 1940, a ten sprzęt latający, czyli Hawker Hurricane Mark I, to miały być ich te Warhols, czyli konie bojowe. Ale z czym przybywali na Wyspy Brytyjskie? Pokolenie, które wychowywane było w II Rzeczpospolitej, na ideałach, które w tym kraju były bardzo mocno eksponowane. Pokolenie, które przeszło nie tylko przez szkołę Orląt, ale przez również szkolnictwo lotnicze dla małoletnich. Pokolenie, któremu we wrześniu 1939 roku zawalił się ich dom. Znajomi rodziny gdzieś daleko, a 17 września 1939 roku brygada pościgowa i resztki polskiego lotnictwa przelatywały południową granicę Rzeczypospolitej. Tam na południu znajdowało się Królestwo Rumunii. Rumunii jako sojusznicy, cóż, sprzęt latający produkcji polskiej przejęli, ale jeżeli chodzi o późniejsze losy tego pokolenia lotników, patrzyli naprawdę mocno przez palce. Dlaczegoż? Przełom września i października 1940 roku, wydarzenia, które narodziły się na terytorium francuskim. Nowy rząd, nowe polecenia, a treść rozkazu mówiła: wszelkimi możliwymi sposobami żołnierzy sił lotniczych i marynarki wojennej jak najszybciej przerzucić na zachód. Stąd też oczekiwania tych, którzy potem latali w dywizjonie 303 względem Francji były niebywałe. Sojusznik, który da nam sprzęt latający, weźmiemy odwet za to, co boli. A co boli najbardziej? Boli klęska. Mieli za sobą pierwszą przegraną, mieli za sobą pierwszą klęskę. Zatem na co liczyli? Na to, że słodka Francja da im możliwość odwetu. Co piekło nieprawdopodobnie, co bolało szczególnie. Czerwiec roku 1940. Francja, druga potęga militarna świata, rozpada się. Kapitulacja, droga do Compiègne i rodzące się pytanie, druga klęska? A jeżeli tak, to skąd pojęcie, które później było przez niemiecką propagandę tak mocno wykorzystywane, turyści Sikorskiego? Drogą lądową do portów nad Morzem Śródziemnym, bądź nad Zatoką Biskajską, bądź drogą powietrzną przez kanał angielski zwany kanałem La Manche, gdzie? Na Wyspy Brytyjskie. I kiedy przychodzi przełom lata i jesieni 1940 roku, ponad 8 tysięcy mężczyzn w stalowych mundurach znajduje się na Wyspach Brytyjskich.
Tam właśnie zaczyna się start do historii Dywizjonu 303. Droga, która prowadzi pod Northolt. Lotnisko, które znajdowało się tuż pod Londynem, dziś w granicach administracyjnych Londynu. Kto był w Northolt, kto stał w tamtejszych barakach, kto dotykał kasyna oficerskiego, może wiele zrozumieć. To pokolenie, które nie mówiło w języku angielskim, które musiało nauczyć się natychmiast podstaw języka Szekspira. To pokolenie, które miało duże kłopoty z nawykami. Dłonie. Do czegóż? Przy starcie samolotem ze stałym podwoziem nie trzeba pamiętać o tym, że trzeba to podwozie schować, a potem wysunąć jeszcze raz. A Hawker Hurricane Mark I to jest zupełnie inna generacja myśliwców. Ilość zegarów na tablicy zwiększyła się i kciuk służył w takim razie nie tylko do naciskania broni maszynowej. Trzeba było pamiętać, startując po starcie schowaj podwozie, przed lądowaniem wypuść podwozie. A co było najgorsze? Brak zaufania. Cóż wiedział Brytyjczyk? Oficer Royal Air Force, cóż wiedział późniejszy słynny Kentowski o tych młodych ludziach? 20, 25 lat, 30 rzadko się zdarzała. Przecież imponowali mu śmiechem, byli nieprawdopodobnie żywiołowi, mieli nieprawdopodobne głowy do alkoholu. Pod tym względem zachowywali się no, do tańca i do różańca, a w powietrzu? Szyk brytyjski, jeżeli chodzi o szyk taktyczny. Stary, skostniały, sztywny. Nie da się bić na dobrą sprawę w krawacie, który założyło się na szyję zbyt mocno, bądź w przyciasnych butach. A to właśnie tak wyglądało. I nagle, kiedy pojawia się proces zamknięcia szkolenia, kiedy samoloty Miles Master i Miles Magister idą na bok i pojawiają się Hurricany, zrozumiało to młode pokolenie, że Northolt w chwili, kiedy kończył się sierpień 1940 roku, to ich 5 minut. Wrzesień 1940 roku. Przełomowy miesiąc Battle of Britain. I w tym gronie pojawiły się Rafały. Na Wyspach Brytyjskich w okresie II wojny światowej i w ogóle pod skrzydłami brytyjskimi powstało 16 dużych jednostek lotniczych lotnictwa polskiego, w tym 15 dywizjonów operacyjnych. Pierwszym, który powstał, był poznański, 302, dywizjon tak zwane Voxy. Ale 302 nie miał tyle szczęścia. Nie trafił na to lotnisko, nie trafił do tej grupy lotniczej. 11 grupa lotnicza, osłona Londynu, 30 sierpnia. Cóż się stało? Pierwszy lot, który zakończył się niesubordynacją w powietrzu. Porucznik Paszkiewicz, wbrew rozkazom przełożonego, zestrzeliwuje samolot Luftwaffe. Wrzesień. Angielski wrzesień to nie jest polska złota jesień. To są mgły, fatalne warunki atmosferyczne. To jest napięcie z dnia na dzień. To są pierwsze straty, a bądź co bądź, kiedy startuje się w 12 maszyn, a wraca 9, rodzi się podstawowe pytanie najpierw u mechaników. Gdzie jest 3 Hurricany, a potem co stało się z 3 pilotami? Ale jeżeli zsumowalibyśmy wydarzenia z września, tamten rok 1940 to jest nieprawdopodobna jatka nad Wyspami Brytyjskimi. Nie każdy dzień był dniem lotów bojowych, ale 5 wrześniowych dni z przełomowym dniem 15 września pokazuje, że brytyjska prasa oszalała. Każda fotografia trafiała na pierwsze strony, ta bojowa i nie tylko. Pojęcie Poland wywołało nieprawdopodobne ujęcia, zarówno u płci pięknej, jak i u barmanów. Stawianie kolejek whisky albo innego alkoholu obcokrajowcom, to w genach Brytyjczyków tego nie było. A oni sobie na to zasłużyli zaledwie w ciągu miesiąca. I trudno się dziwić, że Kanadyjczyk John Kent, nazwany Kentowskim, miał potem po latach napisać: Polacy są najlepsi.
Od strony badań historycznych do dziś trwa wielka dyskusja, czy 126 zestrzelonych samolotów przez dywizjon w czasie Battle of Britain, czy stroną brytyjską idąc 42, może 57, a może pomiędzy 50 a 60. Weryfikacja po latach wymaga czasu, brytyjski mundur, coraz lepszy brytyjski język, coraz lepsza komunikacja na drodze ziemia-powietrze, radiowa komunikacja i nieprawdopodobna niesubordynacja, jeżeli chodzi o powietrze. Szyk obowiązywał do momentu wypatrzenia przeciwnika. Potem pierwsze polskie skrzydło pokazało, że w 1941 roku nie będzie latało w szyku brytyjskim. Rodzi się pojęcie polskiego szyku. Rodzi się pojęcie trzech czwórek, rodzi się pojęcie, które potem przejęło lotnictwo amerykańskie. Dziś pojęcie polski szyk, cóż, szkoda, że nie jest tak mocno wyeksponowane, ale to Dywizjon 303 jest tym, który w gronie starszego 302, toruńskiego 306, a potem krakowskiego 308 wybija się, ale też się męczy. Wojna w powietrzu to luki, statystyczne luki. Nie wszystkie dni były dniami triumfu. Kir, czerń, pogrzeby. Niestety wieczory, które nie zawsze prowadziły do uśmiechu. Te 15 polskich dywizjonów biło na głowę liczbą. Dywizjony sojusznicze, wolnych Francuzów, Norwegów, Holendrów i innych, którzy na Wyspach Brytyjskich pokazali, że mogą latać jako sojusznicy, ale nie w takim stylu. Wrzesień roku 1943, 6 września, 200. zestrzelenie. Październik 1943 roku, odchodzimy do zupełnie innych zadań. Dywizjon 303 schodzi z pierwszej linii. Ale z jaką kartą? Jeżeli tak na nich zerkniemy, to kim byli od strony tych kilku barwnych życiorysów z Dywizjonu 303? Gdyby nie Mirosław Feric, gdyby nie kronikarz Dywizjonu, nie zostałyby te fenomenalne zapisy z szlaku bojowego jednostki. Zginął w wypadku lotniczym. Rok 1942 nie w walce. Płakano po nim długo z prostej przyczyny, takiego pióra jak Fericiowe brakowało. Zdzisław Henneberg, ukochany dowódca, o którym mówiono, że w zasadzie pójdą za nim wszędzie. Kanał La Manche nie oddał ciała, utonął w locie bojowym z roku 1941. Młode pokolenie tych, którzy przyszło w ramach drugiej zmiany, Mieczysław Adamek, rodem z Podkarpacia, zginął dopiero w roku 1944 jako pilot Juhasów, czyli 317 Dywizjonu. Kamikadze John Brown, popularny Johnny Kamikadze, czyli Jan Zumbach, pilot, który oprócz tego, że latanie miał w jednym palcu, oprócz tego, że miał to coś, miał ptasi zmysł, był charyzmatycznym kumplem. Człowiek, który po zakończeniu II wojny światowej imał się wszystkiego i może kiedyś francuskie służby specjalne odpowiedzą, jakie były okoliczności tajemniczej śmierci, ale był jeszcze Kobra. Był jeszcze ich drugi wódz. Był jeszcze człowiek, który jako jedyny Polak wypowiedział w przenośni wojnę cesarstwo Japonii. Był jeszcze Witold Urbanowicz. Człowiek, który na Wyspach Brytyjskich, mając przekroczone 30 lat, był ich kumplem, wychowawcą, był tym, który uczył od momentu, kiedy opuścił Polskę. Swoich podchorążych doprowadził na terytorium francuskie, wrócił, dostał się do sowieckiej niewoli, uciekł z niej. Potem już było brytyjskie niebo.
Co trzeba zrobić, żeby w ciągu niepełnego miesiąca zestrzelić 15 przeciwników? Co trzeba mieć w sobie? Był skąd? No cóż, spod Suwałk. Na Wyspach Brytyjskich nazywany misterem. Witold Urbanowicz, wychowawca, as myśliwski, pilot niebywałych lotów. Do Rzeczpospolitej wrócił, ale wtedy, gdy była wolna. Umierał za wielką wodą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Cóż, to już taki polski los. Bicie za swój dom, bicie za polską sprawę, a na końcu umierać jakże często w zapomnieniu i na wygnaniu. Anglicy zauważyli jedną taką ciekawą rzecz, że Polacy mieli dziwny sposób walki, bo tak jak oni strzelali do samolotów, kiedy samolot już płonął, no to wtedy oni odpuszczali, a Polacy chcieli zabijać Niemców, to zawsze podkreślali za to, co w 1939 roku zrobili w Polsce i oni mieli również świadomość tego, że wojska niemieckie pacyfikowały, rozstrzeliwały niewinną ludność cywilną, o czym nie wszyscy wiedzieli. No i jeszcze to, co powiedział drugi dowódca dywizjonu 303 Witold Urbanowicz, my nie błagamy o wolność, my o nią walczymy. Niezwykłe miejsce, Muzeum 303, niezwykłe postacie. O każdej z tych postaci można tutaj opowiadać, pokazywać po nich pamiątki, rzeczy osobiste, zegarki, mapy, tymi rzeczami, które na co dzień się posługiwali, notatki, notatniki. No tego jest mnóstwo. No, pomyśleć, że każdy z ludzi miał to w rękach. Do czegoś mu to było potrzebne, a teraz znajduje się w tym miejscu. Osoby, które przyjeżdżają na Jasną Górę, żeby zwiedzić klasztor, mają tutaj dokładnie pół godziny drogi do miejscowości Napoleonko-Częstochowy, żeby przyjechać i zobaczyć najwspanialsze muzeum lotnictwa w Polsce, tak uważam, bo to jest muzeum prywatne.